Utalentowane dzieci i młodzież zespół Dzielczego Domu Kultury zaprezentowały swoje zdolności artystyczne na deskach Sieradzkiego Centrum Kultury. Rewia Talentów, bo o niej tutaj mowa, odbyła się już po raz trzeci. Święto Spółdzielczego Domu Kultury, ale najważniejsze to jest święto tych, którzy w Spółdzielczym Domu Kultury doskonalą swoje umiejętności, swoje zainteresowania, swoje zdolności, bo mają możliwość po pierwsze pokazania się przed swoją rodziną, przed swoimi znajomymi, szerszą publicznością. To dla każdej osoby, która śpiewa, tańczy czy rozwija swoje umiejętności artystyczne, jest niezmiernie ważne. Przede wszystkim mogliśmy usłyszeć wokalistów, zarówno solistów, jak i zespoły, ale też były obecne w tym programie i to w bardzo dużym zakresie zespoły taneczne, zarówno grupy dziecięce, jak i grupy młodzieżowe. Młodzi artyści swoje debiuty sceniczne mają już za sobą. W Sieradzu dzieciaki z Spółdzielczego Domu Kultury mają wiele możliwości występowania. Występowały między innymi na Festiwalu Siedmiu Kultur, na jeszcze większej scenie w rynku, ale teatr to zawsze teatr, to jest zawsze przeżycie, to jest zawsze rzecz, którą w życiu się pamięta. Prawie 150 osób doskonali swoje talenty w Spółdzielczym Domu Kultury. Mamy mnóstwo innych zajęć, które nie są tak zwanymi formami scenicznymi i w dzisiejszym programie ich tutaj nie można było zobaczyć, ale one są również dla nas bardzo istotne. Są to koło plastyczne, różne grupy zaawansowania i nie tylko stopnia trudności, ale i grupy wiekowe. Mamy też grupy gimnastyki dla już dorosłej widowni. Mamy dużo osób skupionych wokół klubów seniora. Thank you.
gościem tegorocznej rewii talentów był zespół taneczny Pędzi Wiatry z Łodzi. Pędzi Wiatry, ja muszę się odwołać trochę do historii. W 1992 roku, kiedy byłam na takim forum wyjazdowym w Łodzi, kadry kierowniczej domów i ośrodków kultury, jeszcze województwa sieradzkiego, właśnie wtedy w jednym z domów kultury poznałam panią Halinę Pędziwiatr, założycielkę zespołu Pędzi Wiatry. Oczywiście był też i występ tego zespołu i w czasie przerwy poznałyśmy się tak troszeczkę bliżej, rozmawiałyśmy o różnych sprawach zawodowych i pani Halina mówi, ale ja sądzę, że nie skończy się to tylko na dzisiejszym naszym spotkaniu, ale że kiedyś ja będę mogła zawitać do Sieradza. Ja oczywiście obiecałam, ale no trochę to długo trwało, ale jestem szczęśliwa, że właśnie dzisiaj mogliśmy tutaj wspólnie zrealizować to moje marzenie. We'll be right back.